Witam. Mamy kolejną, tym razem okrągłą, 160. rocznicę Powstania Styczniowego. Powstania, które, jak wiedzą ci, którzy oglądają mój kanał nieco dłużej, zajmuje pewną szczególną pozycję wśród moich zainteresowań, chociaż patrząc z punktu widzenia na przykład rodzinnego nie powinno, ponieważ z całej mojej rodziny, z tego przynajmniej co udało mi się ustalić, jedyną aktywnością powstańczą był udział jednego z moich pradziadków w Powstaniu Wielkopolskim 1918 roku. Jednakże po latach zainteresowania, jakie wzbudzało we mnie powstanie listopadowe, zacząłem w pewnym momencie trochę więcej zwracać uwagi na powstanie styczniowe. To najdłuższe i zdecydowanie chyba najbardziej tragiczne z naszych powstań. Oczywiście ktoś mógłby w tym momencie zaoponować, zaraz, co ty mówisz, było przecież powstanie w getcie czy powstanie warszawskie, które tragizmem mogłyby spokojnie przebijać powstanie styczniowe. No, to jest kwestia dyskusji, bo tragizm jest czymś, co trudno zważyć. Ja uważam, że to właśnie powstanie styczniowe było tym powstaniem najbardziej, można powiedzieć, tragicznym i tym, które położyło się chyba największym cieniem na mentalności polskiej na długie lata. O co tu chodzi? Zauważcie, że tak naprawdę chyba żadne z powstań nie wywołało takiej traumy narodowej. Powstanie kościuszkowskie pozostawiło mit naczelnika w Sukmanie i ideę, która potem przyświecała wielu polskim politykom i przywódcom, czyli zrozumienie tego, że odzyskanie niepodległości może być możliwe jedynie dzięki wspólnej pracy całego narodu. Powstanie listopadowe było regularną wojną, przyniosło nam sukcesy militarne, przyniosło legendę Olszynki Grochowskiej i wielu innych bitew, a także smutne doświadczenie generałów, którzy nie dorośli do zadania i świadomość tego, że jednak reformy, które wtedy próbowano przeprowadzić, były połowiczne i nieskuteczne. Ale jednak pozostała ta pamięć zwycięstw. Natomiast powstanie styczniowe przeorało świadomość narodową w stopniu chyba nieporównywalnie większym. Pozostawiło nie tylko traumę tragedii tysięcy powstańców zabitych podczas walk, a potem dziesiątków tysięcy, którzy zostali zesłani na Sybir. Pozostawiło także traumę utraty resztek niepodległości przez Królestwo Polskie i ideę, że tradycja powstańcza umarła. Takie było podejście po zakończeniu tego powstania. Praktycznie nikt nie wierzył w to, że już za chwilę zaraz będzie nowy zryw narodowy. O ile po powstaniu kościuszkowskim to było wręcz oczywiste. Po powstaniu nawet listopadowym, które przecież było dużą klęską, mieliśmy niemal natychmiast kolejne próby w postaci partyzantki Zalewskiego, to powstanie styczniowe na kilka dekad pozostawiło w polskiej świadomości poczucie całkowitej beznadziei, upadku i poczucia, że trzeba jednak inaczej. Wtedy tak na dobę zaczął się w Polsce rodzić poważny ruch polityczny stawiający na lojalizm wobec cara, na stworzenie czegoś, co później miało być nazwane polityką realną, polityką ugodowości. Ale dobrze, nie o tym mamy nasz kanał. To, czym ja się zajmuję przede wszystkim, to kwestia historii wojskowości i gier wojennych. I jeżeli spojrzymy na powstanie styczniowe pod tym względem, to zauważymy, że jest ono chyba najmniej lubianym powstaniem z wszystkich. Oczywiście mówimy tutaj o dużych powstaniach, bo ktoś mógłby wspomnieć, zaraz, przecież powstanie krakowskie z czasów Wiosny Ludów, czy powstanie wielkopolskie z czasów Wiosny Ludów na pewno nigdy żadnych gier nie dostały i pewnie nigdy nie dostaną. No dobrze. Ale jeżeli mówimy o dużych powstaniach, to jeżeli spojrzymy na przykład na powstanie kościuszkowskie, proszę, mamy gier pod dostatkiem. Powstanie listopadowe? Szkoda gadać. Powstanie warszawskie? Nawet na zachodzie się znajdą. Powstanie wielkopolskie z 1918 i tutaj, prawdę powiedziawszy, chyba też coś wyszło, aczkolwiek z takiej, powiedzmy, branży bardziej edukacyjnej niż czysto wojennej. A natomiast jeżeli chodzi o powstanie styczniowe, to wyłącznie chyba wyszedł Węgrów 1833, zrobiony przez TIS na zamówienie jednego z ośrodków lokalnych z Węgrowa. I to tyle. Czy to smuci? No trochę tak. Wiem, że Sławek Łukasik miał w planach co najmniej dwie gry o tym powstaniu, bo miał podobne podejście pod tym względem do mnie i wiem, że planował jedną grę taktyczną o kilku bitwach powstania styczniowego w takim systemie zbliżonym trochę do swojego z czasów krwawych stepów Krymu
Przynajmniej tak kojarzę, bo mogę się tutaj mylić, jeżeli Sławek ogląda, to może sprostować. I wiem, że miał w planach także dużo taką trochę bardziej strategiczną grę, która miała przedstawić całość powstania, natomiast po tym, jak zakończył współpracę ze Strategmatą, chyba szansa na wydanie którejkolwiek z tych gier spadła do zera. I szkoda. Powiem szczerze, szkoda, bo powstanie styczniowe nie jest wdzięcznym tematem od strony militarnej. Zresztą to widać nawet w jego badaniach. Jeżeli spojrzymy na czasy popowstańcze i powiedzmy do II Rzeczpospolitej, to powstanie styczniowe było do pewnego momentu takim mitem. Tak jak trochę po wojnie, czy właściwie w latach 90. kwestia żołnierzy wyklętych i powstania warszawskiego. W latach 20. pojawiło się zwłaszcza i potem w 30. sporo literatury wspomnieniowej, która była często wydawana wcześniej, ale była wydawana gdzieś tam w mikronakładach albo pozostawała w rękopisach, natomiast wtedy zaczęto wydawać tę literaturę w ilościach większych. Wszystko zmieniła wojna. PRL podchodził do powstania styczniowego dramatycznie inaczej. Jeżeli już o nim pisano, a niechętnie o nim pisano w ogóle, to pisano przede wszystkim w kontekście politycznym sporu pomiędzy czerwonymi i białymi jako kompromitacji i upadku tradycji rewolucjonizmu sztacheckiego. I choć w czasach Polski Ludowej wyszło nawet niemało pozycji o powstaniu styczniowym, to gdyby wśród nich zacząć szukać pozycji stricte wojskowych poświęconych tematyce starć, wojsk, uzbrojenia, i analiz poszczególnych bitew, to z zaskoczeniem stwierdzimy, że tych pozycji było bardzo niewiele. Pamiętajmy także, że PRL nie przepadał za historią lokalną. To jest dość istotne w tym przypadku, ponieważ tak naprawdę historia powstania styczniowego to często historia lokalna, historia małych partii, które działały na wybranych obszarach, które złożone były z mieszkańców tych ziem, ludzi od powiedzmy szlachty, czy nawet czasami ziemiaństwa po chłopów. I to właśnie na ich barkach spoczywała walka. Natomiast kwestia działań politycznych z perspektywy Warszawy była dla nich całkowicie abstrakcyjna. Także dopiero tak naprawdę po 89 wydawało się, że coś tutaj drgnie. Tyle, że III Rzeczpospolita, szukając dla siebie takiego punktu odniesienia historycznego, po dłuższych poszukiwaniach zresztą, znalazła go w postaci najpierw Armii Krajowej, później Żołnierzy Wyklętych i Powstania Warszawskiego. Tematów wiele bliższych i aktualnych. Powstanie styczniowe znowu zeszło w tył. Być może zawdzięczamy trochę, dużo tutaj, wydawnictwu Bellona, które w ramach swojej serii Historyczne Bitwy zaczęło w pewnym momencie publikować kolejne tytuły poświęcone starciom powstania styczniowego. Dostaliśmy Ignacewo i Jurze Siemiatycze. Wyszła kampania Langiewicza, którą szukam. Przyznam, że raz byłem już o włos od kupienia, jeden z moich widzów podesłał mi link, ale jakoś tak się zdarzyło, że pomyślałem, dobra, to jutro go kupię. Wszedłem następnego dnia, już nie było. Może kiedyś uda mi się tę książkę dostać, mam nadzieję, że to się stanie. I tak, przeczytałem te książki z wielką przyjemnością. Dają one z jednej strony całkiem dobry obraz wydarzeń, o których mowa, ponieważ autorzy każdorazowo widać, że piszą o tym, co ich interesuje, o tym, co jest im w jakiś sposób bliskie, a jednocześnie mają dostęp do całkiem niezłego zbioru źródeł, który pozwala na stworzenie sensownych monografii. I czytając te monografie, można dojść do wniosku, że stworzenie dobrych gier o powstaniu styczniowym nie jest wcale rzeczą taką prostą. Po pierwsze, pytanie o skalę. Jeżeli pójdziemy w kierunku, w którym właśnie wspomniałem wcześniej, chciał iść Sławek, czyli stworzyć grę na skalę ogólnokrajową, przedstawiającą całe powstanie, to jest, myślę, bez większego problemu do zrobienia kwestia dogrania mechaniki, oczywiście na pewnym stopniu abstrakcji siłą rzeczy, ale wydaje mi się, że jest to osiągalne. Natomiast gdybyśmy chcieli stworzyć grę o poszczególnych starciach, to tutaj zaczynają się schody. Po pierwsze, większość tych bitew toczona była przez niewielkie oddziały. Oddziały, które w porywach liczyły nieco ponad 1000 żołnierzy, tak jak na przykład w przypadku bitwy o Ignacewo, pod Ignacewem. Natomiast w większości przypadków te powstańcze partie toczyły potyczki i starcia, mając 200, 300,
czasami 400 żołnierzy, a z których dodajmy tylko jeszcze część była uzbrojona. Naprzeciwko nim stawały niewiele liczniejsze oddziały rosyjskie, ale oddziały o wiele lepiej uzbrojone, wyposażone, a przede wszystkim wyszkolone. To się często pomija, a podkreślając na przykład wysokie morale polskich powstańców, zgadza się, ale wysokie morale nie mogło zastąpić choćby tego, że rosyjscy żołnierze, mając czasem nawet rzeczywiście niższe morale od polskiego, byli przede wszystkim lepiej wyszkoleni. Nie tylko potrafili się posługiwać swoją bronią sprawniej, ale potrafili sprawniej formować szyki, wykonywać rozkazy na polu walki, co w przypadku jednostek ochotniczych było często rzeczą problematyczną. Także oddanie tego wszystkiego w grze wymagałoby, jak mi się wydaje, stworzenie nowego systemu w skali bardzo taktycznej. I tutaj znowu pojawia się problem, czy gra, która się rozgrywa na przykład w tym czasie, o którym mowa, czyli lata 60. XIX wieku, działałaby w skali, w której na przykład każdy żeton prezentowałby kilku czy kilkunastu żołnierzy. Bo dopiero w takiej skali, wydaje mi się, można by stworzyć dobrą grę o powstaniu styczniowym w skali taktycznej. Kolejna sprawa to to, czy bitwy były dość ciekawe, aby zaprezentować je na planszy. Jeżeli spojrzymy na historię starć powstania styczniowego, to lwia ich część wyglądała dość podobnie. Powstańcza partia gdzieś tam się formowała, szła z lasu do lasu, z wioski do wioski. Rosjanie wysyłali ekspedycje. Powstańcy próbowali unikać spotkania z tą ekspedycją, tak było aż możliwe, jak długo było możliwe. Po czym jednak dochodziło do sytuacji, w której starcie było niemożliwe. Powstańcy zajmowali umocnić jakąś tam pozycję mniej lub bardziej do tego nadającą się, często opierając się o jakąś wioskę lub miasteczko. Po czym bronili się, Ruscy atakowali. A następnie albo Ruskim się udało przełamać polską obronę i zniszczyć Polaków, albo Polakom udało się odeprzeć Rosjan i Polacy po czym się wycofywali, aby szybko uniknąć okrążenia. Bo było prawie pewne, że nawet po przegranej Rosjanie po prostu wprowadzą posiłki i wyjdą Polakom na tyły, co uniemożliwi im dalszą obronę tej pozycji. Wszystko to sprawiało, że bitwy te były po pierwsze bardzo schematyczne, po drugie bardzo jednostronne, po trzecie w swojej części mało manewrowe. A myślę, że doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że aby gra była ciekawa jako gra wojenna, to obie strony powinny mieć coś do roboty. Jeżeli mamy sytuację, w której tylko jedna strona siedzi gdzieś w budynkach, lesie i tak dalej i się broni, a druga strona manewruje, to gracz dowodzący tą jedną stroną szybko się znudzi. Czy więc dałoby się to zrobić? Oczywiście. Myślę, że gdyby znalazł się ktoś chętny, ktoś, kto posiada odpowiednią wiedzę z zakresu wojskowości drugiej połowy XIX wieku, myślę, że byłby w stanie stworzyć dość ciekawą grę o powstaniu styczniowym. Tylko. No właśnie tylko. Jakbym ja to widział na przykład? Ja bym widział to w ten sposób, że ciekawiej by było, przynajmniej tak mi się wydaje, pójść w kierunku pewnej abstrakcji. Czyli nie tworzyć gry z planszami historycznymi i żetonami historycznymi, dowódcami historycznymi, przedstawiające bardzo te konkretne starcia, ale stworzyć grę na przykład z kilkoma planszami przedstawiającymi bardzo charakterystyczne rodzaje terenu dla Polski tego okresu, dać dwa zestawy żetonów prezentujące jednostki klasyczne dla wojsk powstańczych i wojsk rosyjskich i stworzyć kilka charakterystycznych starć dla powstania, która i taka gra mogłaby, przynajmniej tak ja to widzę, zaprezentować takie najbardziej typowe dla walk powstańczych momenty, a jednocześnie nie wymagałaby stworzenia każdorazowo do każdej gry osobnego zestawu żetonów, osobnych plansz i tak dalej. Taka gra miałaby też, wydaje mi się, spory potencjał rozwojowy, a jeżeli mechanika i system działałyby dobrze, ale tu znowu, jak powiedziałem, potrzebujemy kogoś, kto by się na tym rzeczywiście dobrze znał, to miałoby taki nawet system potencjał rozwojowy do przedstawienia innych, mniejszych starć tego okresu. Nie wiem osobiście, to już idę trochę za daleko i być może w tym momencie ktoś mnie zabije śmiechem, ale zaznaczam, to nie jest też mój okres historycznie wojskowy. Ja to bardziej interesuję się, jeżeli to chodzi czysto tak
jakby to powiedzieć, pasjonacko, a nie naukowo, czy nie dałoby się na przykład wykorzystać potem takiego samego systemu, aby przedstawić takie niewielkie starcia z czasów na przykład amerykańskiej wojny secesyjnej, która przecież toczyła się w podobnym czasie, a zwłaszcza na początku tejże wojny mieliśmy do czynienia po jednej i po drugiej stronie z oddziałami, które walczyły na różne sposoby i poziom ich wyszkolenia często niewiele wcale różnił się od poziomu wyszkolenia polskich powstańców styczniowych. Prawdopodobnie opowiadając o tym wszystkim, snuję sobie bardziej marzenia niż przepowiadam przyszłość. Nie sądzę bowiem, aby powstanie styczniowe mogło odzyskać większe zainteresowanie w Polsce. Ono pozostanie zapewne już bardziej w tle. Powstanie listopadowe zresztą też zauważcie. Na przykład w czasach PRL-u, kiedy mieliśmy akurat sporo opracowań o powstaniu listopadowym z taką bardzo słynną, kontrowersyjną i dyskutowaną często książką pod tytułem Szanse powstania listopadowego, która wzbudziła niejedną dyskusję wśród zarówno historyków, jak i fascynatów, to po zakończeniu Polski Ludowej temat powstania listopadowego też jakoś specjalnie nie żył, przynajmniej w głównym nurcie dyskusji historycznych i politycznych, przy czym w przypadku politycznych to wolałbym, żeby w ogóle nie żył, bo jak politycy biorą się za tematy historyczne, to po prostu strach o tym mówić. Nawet widzimy to nawet czasem w przypadku omawianego tutaj powstania styczniowego, kiedy czasami czytam różne brednie, teorie spiskowe, tworzone przez różnej maści szurów, to po prostu głowa mała. Tak, w przypadku powstania styczniowego nie wiem, czy w ogóle kogoś ten temat będzie jeszcze na tyle interesował. Chciałbym się mylić. Chciałbym doczekać momentu, kiedy dostaniemy w Polsce, albo na świecie, czemu nie, dobrej, fachowej, a jednocześnie ciekawej gry o powstaniu styczniowym. Czego i sobie, i wam na rocznicę tegoż powstania życzę.